Opowiadaj. Opowiadać. Witamy, Witamy, witamy. witamy. My standardowo na łączce dalej ją rzeźbimy sukcesywnie. Może dzisiaj jakieś większe sukcesy będą. Mniejsze albo większe. Tak, mniejsze albo większe. Fenolki wychodzą, także jest zabawa. Pogoda w Właśnie. końcu się uspokoiła. Wczoraj lało, Nie wiem. wieczorem wiało. Lało, Dachy wiało. zrywało w lesie. Nic się nie zmieniło, no ale stoi. Dobra, nie przedłużamy. Także słoneczko się właśnie przedziera przez chmurki. Do pierwszego. No i ruszyliśmy tą drogą, po której chodziłem z atprociakiem. No i taki sygnał. Wiadomo, kopie każdy. Wiesz. Wygląda mi to na ołówek. Widziałaś? Co to No, jest? ołówek. Ołówek. To co, to rysik bił? Taki ciekawy fancik. Nie wiem, czy to jest ta muszkietowa. Typu mini czy minie, coś takiego. Trochę ten rowek za głęboki, no ale jest ołowiana i mniej więcej podobnego kalibru. Miałem sygnał, wykopałem, ale idę do Oli zobaczyć, co tu masz fajnego. A. Guziolek Cesarstwa Niemieckiego. Wiem, że to zaszło. No wiesz. Z Berlina. Niestety nie z Wrocławia, a zdarzają się Breslau. A to masz monetę? Nie, nie ma monety. Bo dzisiaj na kto pierwszy, no pierwszy guziczek. Tak. I wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Ja wygrałam na pierwszy guzik. Ola wygrała, krzyczy na pierwszy guzik. Jest fenolek. Dorobiłem się marchewki. Po tylu latach gdzieś spadł. Teraz muszę się nauczyć obsługi. No niestety zajazd straszny. Od buzika babci. Od guzika babci, no. Musiałem mieć dziwny sygnał. A dowiedzieliśmy się, nie mówiłem, pisałem w komentarzu komuś, dowiedzieliśmy się, że stał tutaj dom drewniany, budynek gospodarczy był i nawet był gnojownik. No, to jak dojdziemy do tutaj, w gnojownika. tamtym mniej więcej miejscu, gdzie jest zagłębienie, stąd nie widać. O tam dalej widać, o tam, tam przy, bardziej przy słupie, tam był gnojownik, także trochę śmieci tam może wyjść. 2-0. Groszy 49. Długo nic nie było. Już widać, mamy zielony krążek. Dosyć gruby. Jest tak zarośnięty, że naprawdę nie widać, trzeba byłoby go szczotką drucianą potraktować, żeby coś odczytać. Kolejny sygnał. Chyba jest spinka do włosów. Na pewno. Ola wykopała Gladiusa. Nie, to jest ten. To jest igła z, igła z epoki żelaza. Tak, igła. No, ho, ho, ho. No. Do palikowania. Kozę musimy sobie kupić. Krówki. Żadnych kóz.
Dobra, krówkę sobie kupię. No, Mustafa i będziemy Mustafa chodzić. i koza, wiesz jak to brzmi? Tylko ty masz jakie głupie skojarzenia. Dobra, dobra. Ja się wrócę. Poka, poka. To się nie widać. No to po co ja się wracam? Ja nie wiem, po co ty się wrócił. Po pola, to ty się wrócisz. Mam piątkę. Piękna. Dziesiątka, to jest dziesiątka, ale dziesiątka jest jedna, ale piątka jest fajna. Cuda, pani, cuda. Tak, cuda. Cuda. Konik. Kurczę, z takiej głębokości jest konik. Ale z drugiej strony wam nie pokażę, bo się wstydzę. Przywaliłem mu. Ale troszeczkę go tylko skrzywdziłem. Taki jakiś smutny. Pochylony. Chyba w galopie. Ten jockey. Co pani tam szuka? Do tego pociągu. Najbliżej jest seksualny. Co? Najbliżej jest seksualny. Z pociągów. Chyba, bo teraz nie mam sygnału w ogóle. Zachwalajcie. Co mam ci zachwalać? 5 groszy nie widziałeś? A, złote. A, złote. Złote. A biło jak żelazo. 62. Proszę bardzo. To ile już masz? 4? Kurczę. Felek, muszę szybciej machać, bo ja mam 3. Ja mam odważnik kubełkowy. Z gwintem. Jakaś stara nakrętka mosiężna. Ale takie moje pierwsze skojarzenie było. Jest duża monetka. Czterdziesty dziewiąty. 50 groszy będzie. Całkiem byłby ładny stan. Bo z jednej strony widać tylko delikatną patynkę. Nie jest narośnięta. A z drugiej, tak jak widać, już odpada. No ale dzisiaj to najładniejsza monetka. Lecę, bo Ola mi ucieka. Muszę ją gonić. Potrzepałem trochę bryłeczką i mamy kolejną monetkę. Kurczę, wyos dziadu dycha z Mickiewiczem albo z Prusem. Adaś dycha z Adasiem. Co tam? Adaś. Adaś, nie Adolf. Słoneczko wyszło. Zrobiło się wiosennie, przyjemnie. Jeździ bez głowy. A koników? Koników ci u nas dostatek. No tu dom był, to wiesz, dzieci się bawiły, nie? Mhm. Wiem ci, jak się tak rzucały konikami, to siniaki miały na głowie. No, konikiem w oko dostać, dziękuję bardzo. No. Proszę. Nie dziękuję. Takie emocje były. Końcówka z przewodu, pewnie trójfazowego jakiegoś. Mam guziolek, jak widać, z uszkiem. Niestety gładziutki, ale jest dwupłaszczowy. Także w domu go doczyszczę, zobaczymy co tam z tyłu ze sygnaturki są.
No chyba, że się okaże, że się rozpadnie, no to. Co? Pieczęć lakową chyba. Na pewno. Ja cię nie mogę, pięknie. Pieczęć lakową mam. Chodź, zobaczysz. Z inicjałami. Nie, H i H. K i H? H i H. H, H. Heinrich Himmler. A, no właśnie, też tak pomyślałam. Łocie, nie mogę. Piękne. A musiałeś taką dziurę tam wykopać? Jest fanciornia. Ty, ale wykopałem spod tego, nie? Spod korzenia. I tak już w połowie kopania myślałem, kurczę, kopać, nie kopać, kopać, nie kopać. Bo sygnał taki, bo tu droga jest. Coś jeszcze musi. Coś jeszcze jest jakiegoś. Jakiś syf. Nie, z moim się sprzęży. Tak? Tak. Aha. Bo mu też świruje. A, fancik. Jest fancik dnia. Odwrotnie chyba trzymam. Się ubabrałem. Pięknie. Mam drugi kolec. Także pasły się tu krówki. Adolfy wychodzą, trzeba będzie powoli kończyć. Co? Mówię, Adolfy wychodzą, no trzeba będzie powoli kończyć. Mennica B. 41. Całkiem ta ziemia łaskawa dla tego cynku. Tutaj. Były dzisiaj koniki. Jest jeszcze szansa na żołnierzyka. Już wracamy w kierunku lasu i będziemy robić fajrant na dzisiaj. Nie wiem, co to jest. Jakaś prowadnica napędzana kołem zębatym. Ale od czego? Jakby ktoś wiedział. Proszę bardzo. Mam sygnał. Już prawie wykopałem. No ale już drugi raz muszę iść do Oli. Co to to? Wyście marek? Wyście marek był tak na tym tutaj, wiesz? Mhm. Amaliniowe. Amaliniowe niestety, ale, ale zawsze coś innego. Patrz. Ja to dzisiaj w Debidale wygrał. No tak. To byłoby to wyczyścić. Nie wiem, co to z tyłu jest. Ptak. 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 No szkoda, że nie srebrne, no. No cóż. No chyba na tym polu srebra nie ma. Nie, chyba nie. Jakaś biedota tu mieszkała. To już będzie ostatnia monetka. 20 groszy 49. Dosyć dużej głębokości, ale nie mam pewności, czy mnie nie zjeżdżała, bo ciemno. Prawdopodobnie zjeżdżała mi ze szpadla głębiej. No i podsumowanko z 4 godzin dzisiejszego wypadu. Takie śmieciuchy. Po prowadnicę na razie tutaj daliśmy. Zobaczymy, od czego to jest. Nic więcej konkretnego. Zacznę od Oli.
konika nagrywałem. No, większość nagrywałem. Z fantów dnia to chyba ten konik, tak? Czy guzik? A może pokrętełko od budzika babci? Także 10 monetek. No i u mnie też konik. 11 monetek. Aluminiowy ołóweczek. Po przetarciu się ładnie błyszczy. Ciekawe, czy wiekowy. No i strzałem dnia pieczęć lakowa. Super fancik. Także tak to wygląda. Całokształt. Mnie trochę bardziej widać. O, no spod latarni. Nie ruszam się. Zmęczeni, ale było fajnie. Trzymajcie się. Do jutra. Pozdrawiamy. Hej. Hej.